Witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Piotr Ciupak i od lat pomagam ludziom w potyczkach z matematyką. Jestem twórcą Akademii Matematyki Piotra Ciupaka, która na YouTubie gromadzi już ponad 50 tysięcy subskrybentów. Co roku moje lekcje są wyświetlane wiele milionów razy, przez co docieram do naprawdę szerokiego grona odbiorców. Prowadzę liczne kursy, szkolenia, live'y, webinary, lekcje online, lekcje indywidualne. W swoich zajęciach, oprócz wiedzy z matematyki, przekazuję metody szybkiej, efektywnej nauki. Zajęcia prowadzę w przyjaznej, ale dobrze zorganizowanej atmosferze. Najpierw buduję niezbędne minimum wiedzy z danego zakresu, a następnie utrwalamy tę wiedzę na dobrze dobranych praktycznych przykładach i zadaniach. Buduję w Tobie świadomość, jak ważne są powtórki, systematyka i nieodkładanie zadań na później. Wspólnie określamy Twoje cele, a następnie przygotowujemy plan i skrupulatnie go realizujemy. Jeśli szukasz osoby, która skutecznie pomoże w Twojej przygodzie z matematyką, zapraszam. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie pod filmem. Ale poczekaj jeszcze sekundkę. Przejdziemy teraz na wirtualną tablicę i zobaczysz, jak tłumaczę przykładowe zagadnienie z matematyki. Zapraszam. Przeszliśmy już do wirtualnej tablicy. Teraz wytłumaczmy sobie przykładowe zagadnienie. Niech będzie to funkcja kwadratowa. Funkcję kwadratową dzielimy na trzy postacie. Postać ogólną, postać iloczynową i postać kanoniczną. No i zacznijmy od postaci ogólnej. Jest to zapis następujący. F od x równa się ax kwadrat plus bx plus c. I przykładem takiej funkcji będzie f od x równe x kwadrat minus 5x plus 6. Współczynnik a stojący przy x kwadrat to jest 1. Tej jedynki tutaj nie widać, ale jedynka jest elementem neutralnym mnożenia. Czyli zapisujemy sobie a jest jedynką. B to jest to, co stoi przy x, czyli minus 5. Natomiast c to jest ten wyraz wolny, czyli nasza szóstka. Jeżeli mamy wypisane współczynniki, możemy przejść do liczenia delty. Delta to jest wyróżnik trójmiaru kwadratowego. I obliczamy ją w następujący sposób. Delta to jest b kwadrat minus 4ac. Podstawiając współczynniki otrzymamy b do kwadratu, czyli minus 5 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 razy 6. Czyli mamy minus 5 do kwadratu, czyli 25, odjąć 4 razy 1 razy 6, czyli odjąć 24. Wychodzi nam delta 1. Następnie liczymy sobie pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 1, czyli 1. Później liczymy miejsca zerowe, czyli x1 oraz x2. Wzór na x1 to było minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Natomiast wzór na x2 to było minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. No i teraz, skoro b to jest minus 5, to minus b to będzie 5. Odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 1. Podzielić na 2a, czyli na 2 razy 1. 5 odjąć 1 to jest 4. 4 podzielić na 2 to jest 2. No i liczymy sobie drugie miejsce zerowe, x2. x2 to jest minus b, czyli minus minus 5 to jest 5, plus pierwiastek z delty, czyli plus 1, na 2a, czyli na 2 razy 1. Mamy 5 plus 1, czyli 6, podzielić na 2, czyli 3. Mamy dwa miejsca zerowe i teraz jak już mamy te dwa miejsca zerowe, możemy zaznaczyć je na osi x. Tutaj mamy dwójkę, powiedzmy tutaj trójkę. I teraz uwaga, ważna kwestia. Patrzymy na współczynnik a. Jeżeli a jest większe od zera, to z tego wniosek, że ramiona funkcji idą do góry. A jeżeli a jest mniejsze od zera, to z tego wniosek, że ramiona idą do dołu. W naszej sytuacji a jest dodatnie, czyli ramiona funkcji pójdą do góry. Wykres funkcji kwadratowej nazywamy parabolą. I teraz zobaczmy. U nas a było dodatnie, czyli prowadzimy ramiona do góry. I na podstawie tego wykresu jesteśmy w stanie odczytać, gdzie funkcja jest dodatnia, gdzie jest ujemna. Dodatnia jest tam, gdzie ramiona leżą nad osią x, czyli tu, tu, tu i tu, tu, tu. Natomiast ujemna jest w tym obszarze, czyli tam, gdzie wykres funkcji leży pod osią x. No i na pytanie, kiedy funkcja jest większa od zera, odpowiadamy dla x-ów należących od minus nieskończoności do 2, czyli do tej naszej dwójki, nawias otwarty, ponieważ jest tutaj nierówność ostra, suma od 3 do plus nieskończoności. Jeżeli pojawiłoby się pytanie, kiedy funkcja jest większa równa od zera, czyli nieujemna, bo tak to nazywamy ten znak,
to wtedy napiszemy, że x należy od minus nieskończoności do dwójki, nawias domknięty, bo jest znak większe równe, suma od 3 do plus nieskończoności, tutaj też domykamy nawias. Na pytanie, kiedy funkcja jest mniejsza od 0, odpowiemy dla x-ów należących od 2 do 3. Od 2 do 3 i tutaj nie domykamy nawiasu, bo jest nierówność ostra. I na pytanie, kiedy funkcja jest mniejsza równa od 0, czyli niedodatnia, odpowiadamy dla x-ów należących od 2 do 3 i tutaj mamy przedział domknięty. No i do tego głównie stosujemy postać ogólną, czyli do policzenia miejsc zerowych i jakiejś dalszej analizy wykresu funkcji. Teraz idziemy dalej. Postać iloczynowa. Postać iloczynowa to jest zapis następujący. F od x równa się a x minus x1, x minus x2. I tutaj od razu Ci powiem, że to jest bardzo przyjemna postać funkcji kwadratowej. Jeżeli funkcja kwadratowa jest podana w postaci iloczynowej, no to nic, no piękna sprawa, przyrównujemy wtedy nawiasy do zera. Już pokazuję na przykładzie. Najpierw przekształćmy sobie ten przykład na postać iloczynową. Czyli zapisujemy f od x, to się równa, nasze a było jedynką, w nawiasie mamy x minus x1, czyli pierwsze miejsce zerowe to była dwójka i w drugim nawiasie mamy x minus 3, czyli te miejsca zerowe podstawiłem sobie do wzoru. W praktyce jedynki nie zapisujemy, ponieważ jedynka jest elementem neutralnym mnożenia. Czyli w praktyce to wygląda w ten sposób. Mamy f od x równa się x minus 2, x minus 3. Jak masz już taką postać iloczynową, to zobacz, wystarczy, że przyrównasz nawiasy do zera. Czyli ten nawias do zera i ten nawias do zera. Co otrzymujemy? Mamy x minus 2 równa się 0, czyli x równa się 2 lub x minus 3 równa się 0, czyli x równa się 3. Zobacz, masz te same miejsca zerowe, które tutaj wyszły, no ale ile szybciej to się liczy? No dużo łatwiej jest przyrównać nawiasy do zera, niż wykonywać całą procedurę, czyli wypisywać współczynniki, liczyć deltę, pierwiastek z delty x1, x2. Także bardzo przyjemna postać. No i uwaga na takie sytuacje. Czasami mamy niekoniecznie postać iloczynową, ale też iloczyn jakichś dwóch nawiasów. Czyli może być funkcja zapisana jako, powiedzmy, minus 3, tutaj zrobimy na przykład 2x odjąć 8, a tutaj sobie zrobimy, powiedzmy, minus 5x plus 10. No, patrząc po definicji, to nie jest postać iloczynowa, ponieważ to jest x minus coś, a mamy w nawiasach na przykład 2x minus coś, minus 5x plus coś, prawda? Natomiast my możemy przekształcić tę funkcję do postaci iloczynowej, ale nawet nie przekształcając jej, tylko przyrównując od razu do zera, też otrzymasz miejsca zerowe. Zobacz, 2x minus 8 równa się 0, 2x równa się 8, dziel sobie przez 2, mamy x równa się 4, to jest jedno miejsce zerowe. No i w drugim nawiasie mamy minus 5x plus 10 równa się 0, czyli minus 5x równa się minus 10. Dzielimy stronami przez minus 5, czyli x równa się minus 10 na minus 5, to jest 2. Mamy tutaj dwa miejsca zerowe. I teraz jak przekształcić tę postać na postać iloczynową? No musimy zrobić następujące rzeczy. Minus trójkę zostawiamy, z tego nawiasu wyłączamy 2. Czyli piszemy sobie razy 2 i będziemy mieli, jak z 2x wyłączę 2, zostaje x. Jak z minus 8 wyłączę 2, czyli jak minus 8 podzielę na 2, zostaje mi minus 4. Czyli z pierwszego nawiasu zostaje minus, x minus 4, a z drugiego wyłączamy sobie minus 5. Weźmy ją w taki nawias. Razy. Jak z minus 5x wyłączę minus 5, zostaje x. Jak z 10 wyłączę minus 5, czyli jak 10 podzielę przez minus 5, zostaje nam minus 2. I teraz to jeszcze uporządkujmy. Mamy minus 3 razy 2 to jest minus 6. Minus 6 razy minus 5 to jest 30. Czyli tutaj nam wyszło 30. X odjąć 4, x odjąć 2. I to jest postać iloczynowa takiego zapisu. I teraz przejdziemy jeszcze do postaci kanonicznej. Zanim jednak przejdziemy do postaci kanonicznej, musimy sobie taką dopisać informację. Najpierw sobie oddzielimy. Musimy pamiętać, że jeżeli delta, że tak, że mamy dwa miejsca zerowe, wtedy i tylko wtedy, gdy delta jest większa od zera. Jedno miejsce zerowe funkcji kwadratowej, wtedy i tylko wtedy, gdy delta jest równa 0. No i nie mamy miejsc zerowych, czyli 0 miejsc zerowych
wtedy i tylko wtedy, gdy delta jest mniejsza od zera. O tym musimy pamiętać. Zatem zobacz, żeby istniała postać iloczynowa, czyli żeby tutaj można było wpisać te dwa miejsca zerowe, to tutaj musimy napisać warunek, że delta jest większa od zera. Jeszcze taka dygresja. Jeżeli delta byłaby równa 0, to wtedy jest taka specyficzna postać iloczynowa i ją zapisujemy jako f od x równa się ax minus x0 do kwadratu. X minus x0 do kwadratu, gdzie x0 to jest minus b na 2a. To jest stosunkowo rzadka sytuacja, natomiast może się zdarzyć, że delta jest równa 0. No i teraz do postaci kanonicznej przejdźmy. To jest zapis f od x równa się a w nawiasie x minus p do kwadratu plus q. Mamy tutaj dwie nowe literki p oraz q. No i one odpowiadają za wierzchołek paraboli. Nasz wierzchołek paraboli ma współrzędne p oraz q. No i wzór na p to jest minus b na 2a, natomiast wzór na q to jest minus delta podzielić na 4a. P, czyli minus b na 2a, no to zobaczmy. Tutaj mamy b, tutaj mamy a, obliczmy sobie. Czyli będzie minus minus 5, czyli 5 na 2a, czyli na 2 razy 1, czyli mamy 5 na 2, czyli 2 i 1 drugą. A minus delta na 4a to jest minus 1 na 4 razy 1, czyli minus 1 czwarta. Mając już p i q, możemy zapisać wierzchołek 2 i 1 drugą oraz minus 1 czwartą. I zaznaczymy sobie to na rysunku, tę funkcję teraz. Czyli zaznaczamy sobie osie układu współrzędnych, oś y, no tak trochę krzywo wyszło, to poprawmy, no jeszcze gorzej. Dobra, tu mamy oś y, tutaj mamy oś x, no i sobie tak, popatrzmy. Pierwsza współrzędna to jest 2 i 1 druga, zaznaczamy raz 2,5 i minus 1 czwarta, czyli gdzieś tutaj. Ramiona są skierowane do góry, powiedzmy, tutaj poprawimy, ok. No i teraz zobaczmy, wcześniej liczyliśmy miejsca zerowe, czyli punkty przecięcia osi x. Tutaj wychodziło 2, tutaj wychodziło 3. Pojawia się nowy charakterystyczny punkt, to jest punkt przecięcia osi y i to zawsze jest wyraz wolny c. U nas c wynosi 6, czyli mamy punkt o współrzędnych 0, 6. Druga współrzędna to jest c. Możemy tutaj dorzucić jeszcze oś symetrii tej funkcji, oś symetrii paraboli i wzór na oś symetrii to jest x równa się p, czyli u nas w zadaniu x równa się 2 i 1 druga. I na podstawie tego wykresu możemy określić monotoniczne, czyli gdzie funkcja rośnie, gdzie funkcja maleje. I zapiszmy sobie, funkcja f od x jest malejąca. I popatrzmy gdzie. No widzimy, że tutaj maleje, maleje, maleje aż do osi symetrii, czyli na osi x to jest do 2,5. Czyli zapisujemy, bo monotoniczność określamy na x-ach. Czyli napiszemy, że f od x jest malejące. Dla x-ów należących od lewej strony, czyli od minus nieskończoności, do 2,1 i domykamy w tym miejscu nawias. Jak się zapytamy, gdzie funkcja rośnie, ona rośnie od osi symetrii, czyli też od 2,1. Czyli zapisujemy f od x większe od zera dla x-ów należących od 2,1. Tutaj też domykamy nawias do plus nieskończoności. I mamy określoną monotoniczność. No i teraz na szybko podsumowując, co powinnaś zapamiętać z tej lekcji. Tak, jeżeli a dodatnie, ramiona idą do góry. Jeżeli a ujemne, ramiona idą do dołu. Wzór na deltę. To wypisywanie współczynników. Później rysunek funkcji. Odczytywanie, gdzie dodatnia, gdzie ujemna. Gdzie nie ujemna, gdzie nie dodatnia. Później zapisywanie to w formie przedziałów. Przekształcanie na postać iloczynową. Przyrównywanie do zera. Obliczenie miejsc zerowych z postaci iloczynowej. Z postaci kanonicznej to jest liczenie wierzchołka, robienie rysunku i odczytywanie własności, takich jak gdzie funkcja rośnie, gdzie funkcja maleje, jaka jest oś symetrii, jaki jest punkt przecięcia osi y. Mając tę wiedzę, teraz przejdziemy do praktycznych zadań. Przejdziemy do zadanek maturalnych, które pojawiały się w ostatnich latach właśnie z funkcji kwadratowej. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam Cię serdecznie na korepetycje, kursy i konsultacje z matematyki. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie. Pozdrawiam serdecznie. Piotr Ciupak z Akademii Matematyki Piotra Ciupaka.